Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie gramy bezimienną kompanią. Trochę jeszcze jesteśmy tutaj poranieni, ale wydaje mi się, że można by się gdzieś jeszcze wybrać. Może do tej lokacji byśmy jednak poszli. Mamy trochę kasy. Czy tutaj... A, tu jest kontrakt. Zobaczmy, co to za kontrakt. Honeyman... A, to nie. To są dalej, jest ta wojna religijna. I jeszcze chyba jednego psa nam brakuje, szczerze mówiąc. No, co jest? Czemu ja nie mogę kupić psa? Bo jeszcze miał Sejduk psa, zdaje się. Tak sobie uświadomiłem. To był taki dodatkowy piesior. No właśnie. Dobra, wydaliśmy kupę kasy na psy. Warany, a co to tak szybko, żeśmy tutaj podskoczyli? Dobra, dobra. Zobaczymy też, co tutaj jest. Przy okazji się troszeczkę może podleczymy. To może być rzeczywiście, mogą być nieumarli. Tu coś jest. No dobra, można też takie ruiny, tylko zobaczmy. Nie wiemy, czego się spodziewać i to jest pewien problem. Ty jesteś bardzo ranny? Teoretycznie. No... Minus 20 max fatigue. Ty masz gorzej. Dobra, zróbmy tak. Zobaczymy, co się tu będzie kryło. Najwyżej się wycofamy. Co prawda nie płacą nam za to, ale może coś się jakoś... a też nie umarli. I to jeszcze strasznie dużo jest. Może, że tak powiem, coś legendarnego znajdziemy. Warto byłoby tutaj ich tak troszkę do przodu podejść, wydaje mi się. Dobra, taka jest ekipa tam. Jak to będą sami nie umarli, to jeszcze nic nie... O! Fallen Hero jest. Proszę, proszę. Czemu wszyscy tędy idą? Aha, Giosa. No, ci są lepsze i lepiej uzbrojeni. Drugi Fallen Hero. O, panie. Trzeci Fallen Hero. Hagios, schowaj się! Jak jeszcze będą duchy, to będzie kiepsko trochę. To czekaj tu na razie. Może wszyscy cię nie oblezą na raz. Mamy psy i nie zawahamy się ich użyć. Malik, ogarnij może tą flankę. Hajsam.
Dobra, zrobiłeś co mogłeś. Tutaj jest troszkę kiepsko, bo jest jeden Fallen Hero. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Niechże podejdą wcześniej do nas. Później będziemy patrzeć, jak tu się ewentualnie lepiej rozstawić. No Hajsam, teraz to jesteś Hagios, jesteś zadowolony pewnie maksymalnie. Zostałeś obleziony przez nieumarłych. No dobrze. No to jak najszybciej proszę ich tutaj ogarniać. O rany, jeszcze małpiatki są. Fiu. No dobrze. Nie wiem, czy nie trzeba będzie psów powoli wypuszczać na tą flankę. Dobra, Mundek się zmierzy z Herosem upadłym. Aha, na razie nie może. Czy w sumie może? Tylko nie wiem, czy jest sens tutaj podchodzić. Może coś wlezie jeszcze pod miecz. Ty to sobie podnieś tarczę. Zacznij ich tu ogarniać. Ty musisz wesprzeć jednak tutaj kolegę. A wy... Właśnie, nie ma gdzie strzelać teraz. Jeszcze jakby to kurczę wstawać, to będzie kiepsko. Ty się piesku nie zapuszczaj za daleko. No ale dobra, to jego celem jest... O, będzie z małpiatką walczył, bardzo dobrze. Nie, do góry! Na dół miałeś iść. Na razie dobrze. Ogarniać ich tam, póki nie przyjdą ci upadli herosi. Tamten psa zaatakował, co za wredny. Ach, przesunęło go tutaj. Niedobrze. Pies walczy. Ty masz tutaj gościa pod sobą.
Tego trzeba ogarnąć. Tu może być trochę kiepsko. Trzy to jest trochę mało, ale w tego masz dobry strzał, a ten tu bardzo przeszkadza właśnie. Herosów upadłych na górze, jeden na dole. No, tu jest trochę kiepsko na dole. Trzeba będzie wspomóc dolną flankę. Bardzo dobrze. Najszybciej. Maximusa trzeba tam przerzucić i chyba Berbelucha. O kurczę, Seret jest otoczony niestety. Dobra, twoim zadaniem jest powstrzymać napór tych upadłych herosów z góry. Dobrze. Okej, okay. Aha, ty już nie masz siły, no to odpocznij. Ciebie będzie trzeba tu jakoś wymienić. Odrąb temu głowę. Mandragor. Ty będziesz jakby co na zmianę tutaj. Więc poczekaj na razie. Poczekaj tam. Wiesz co, ty powinieneś iść tu do góry jako tank. No kurde, że trafiłeś Sereta zamiast tego. No wiesz co? Okej, okay. Ty jesteś trochę zmęczony. Co nie jest dobre. Dobrze. Dobrze, na razie.
Małpiatki na razie troszkę wymiękły. Ciebie damy tu. Ty musisz jakby co zamienić się tutaj. Wiesz co, nie wiem, czy nie powinienem zamienić tak. Chociaż z drugiej strony nie. Jeszcze tych dwóch tutaj jest. Oni też podejdą tutaj, więc ja bym się tak bardzo nie spieszył. O właśnie, nawet pod tobą występują. A nie, nie pod tobą, tylko pod berbeluchem. Wiesz co, poczekaj na razie. Ty ładuj tutaj, Liszu. Ty ładuj tutaj. Ty powinieneś dół tutaj odblokować. No znowu cię, kurczę, derwisz, ktoś dorwał. Nie dadzą ci spokoju. Ty oczywiście tak, musisz się tam bronić, wytrwać. Hajsam, trochę tego weź wykończ. Nie, nie udało ci się wykończyć. Fallen Hero jest mała szansa, ale tego możesz ogarnąć. Hagios, możesz go też tutaj troszkę uszkodzić. Ty, no właśnie, ty masz pewien problem, bo już odpocznij. Ty też powinieneś w sumie odpocząć jedną turę. No właśnie. Dobra, zobaczmy, co teraz się będzie działo. Ach, kurczę, ten się zwiększył. Czekaj tu na razie. Ty spróbuj wspierać, bo tu i tak jest dużo ludzi. Na dole może. Jesteś zmęczony, widzę. Walnij go w takim wypadku. Tego trzeba było małpiatkę walnić, walnąć. Nie wiem, czy to w ogóle coś da. O, overwhelm przynajmniej da. No właśnie, po to ten overwhelm jest. Po to ten overwhelm jest. Malik. Też overwhelm. Bardzo dobrze. Odrąb temu głowę i chciałbym cię na dole widzieć. Daj odpocząć może na chwilę Mundkowi. No kurczę, no to żeś, to jest niedobrze. O kurde, jeszcze bardziej się zwiększył. Niech go kaczka kopnie.
Tu jest duży problem dla Halvira. Tego trzeba będzie, bo on zaraz kogoś zeżre. Kurczę, głupia małpiatka. Dobra, dostał przynajmniej raz. Overwhelm, overwhelm. Dobra, ładny unik, Halvir. O, no i teraz to ty musisz stąd jakoś, trzeba cię wyrotować. Dobra, nie zabrał się za jedzenie. Dobrze, tego liczyłem na to, że ogarnę. Niedobrze, on zaraz kogoś tu zeżre. O kurde, aleś dostał. No właśnie. Tego się obawiałem. Dobrze. O, ucieka, bardzo dobrze. Jak się trzymasz? Trzymasz się najpierw jakoś. A i sam nie masz już czym strzelać, niestety. Więc jakby co, będziesz ratował tutaj Mundka. Dobra, ten załatwiony. No, załatwcież go. Bardzo dobrze. Ty jakby co, czekaj. Dobra, odzyskany seret. O! Kurczę. To mało brakowało. Dobra, Belberuch na górę. Rotacja, podnoś tarczę. Hagios, możesz iść na chwilę, bo tu jeszcze mogą wstać. O kurde, no właśnie, wstali. O właśnie.
stali. Co za dziady. O kurczę, jeszcze koło ciebie. Dobrze, że masz w tym momencie mieć, jak dostałeś tego perka. Ty nie masz, niestety, Liszu, więc możesz mieć pewien problem. Hagios, wracaj tu. Dobra, ty już musisz tu odpocząć. Kurczę, mam nadzieję, że przetrwasz. Kto ma do leczenia coś? Overwhelm. Tylko nie ma jak strzelać. Dobrze. Ten nie ma broni na szczęście. Ty masz nie, już nie jesteś ranny. Nie, jesteś dalej ranny, kurczę. Ty. Overwhelm mi się przydał. Tu czekaj. To jakby co, iść tu. Tak. No kurczę, może nie w tu trzeba było iść. Za daleko. Pięknie, miedziak. Dobra, ledwo, ledwo. Uff, to była walka. Ale w zasadzie nie mamy takich dużych zranień. No, najbardziej Mundek dostał. Co mamy? Gemstones 1120. Horn. Shoulder plus 10 durability. O, panie! Tarcza jakaś taka, kurczę, wykokrzona. I hełmik znowu. 230. No dobra. To generalnie się opłacało. Ale znowu jesteśmy poharatani? Nie, nie jesteśmy tak bardzo poharatani. Nie, tym razem wszyscy są zadowoleni bardzo z przebiegu tej operacji, chociaż ledwo, ledwo żeśmy w tym momencie dali radę, ale warto było. Warto było, bo mamy rzadką tarczę. Mamy przede wszystkim jakieś kamienie szlachetne, które są bardzo dużo warte. Mamy dodatki do zbroi. Kolejne, to też będzie można wykorzystać. No i mamy tarczę, która ma plus 15, plus 31. Range defense. No, to tak na... To jest niezłe. No i mamy oczywiście 230 hełm, który może zostać wykorzystany przez kogoś. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.